Co polecałbym turystom? Proszę spojrzeć właśnie to miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej. Jest to jedna z najstarszych świątyń Lublina, ufundowana przez króla Władysława Jagiełło jako wotum za bitwę pod Grunwaldem. Zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ świątynia po remoncie kryje bardzo wiele niespodzianek. Jest wieża, w której możemy zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Wieża oczywiście z punktem widokowym, są krypty i wiele, wiele innych atrakcji. Zapraszam bardzo serdecznie, codziennie od godziny 12 do 17 można zwiedzać.